Wyzwolenie Gopala Dwivedy. Jest to debiut literacki dzieci. To jest ich pierwsza sztuka, którą napisały. No, z pomocą, ale w każdym razie. Także ta sztuka jest zadedykowana tej ich nauczycielce ze szkółki niewielnej, Kamali. Bo to dzięki temu, że ona cały czas tutaj angażowała w rozmaite teatry w ciągu całego roku poprzedniego szkolnego i w ogóle wszędzie, jeszcze w wcześniejszym czasie. Więc z jej inspiracji po prostu dzieci postanowiły, moje córki któregoś dnia mnie zapytały, czy my zawsze musimy tylko robić te teatry, które Kamala wymyśla, czy nie mogłybyśmy same? Więc ja mówię, dobra, no to spróbujcie. Więc dziewczyny postanowiły napisać sztukę. Ambicje miały napisać dwie sztuki na święta pana Balarama, ale skończyło się na jednej. Więc napisały sztukę z naszą pomocą, same wszystko tak zaaranżowały, jakie będzie właśnie te dialogi, inne rzeczy. Więc teraz, ponieważ zabrakło nam aktorów, to chcielibyśmy was też poprosić, żebyście w finałowej scenie, gdy już Goran Dwivida zostanie pokonany, żebyście wcielili się w rolę Sidhów, czyli różnych półbogów i świętych z wyższych planet, którzy będą się cieszyć z tego, że wreszcie taki paskudny Goran został zabity. Więc teraz tak. Prosimy was, tak podzielę was tutaj na grupy. Ja będę narratorem, więc jak ja będę czytać ten fragment, to żeby ta grupa baktów się dołączała po prostu z tymi okrzykami. I teraz tak, wy będziecie tutaj chwała pana panu Balarabie będziecie wołać. Wy będziecie wołać. O właśnie, proszę mi też o muzykę też. Jeszcze jedna rzecz, że tutaj każda grupa dostanie troszeczkę kwiatków do sypania na pana Balarama. Tak. I trochę szkielki. Tak, w tym samym czasie, kiedy będziecie wołali swoje okrzyki, to też tworzymy to z kwiatkami. O, tu macie To usiądź, dla dwie minuty będziesz. Wyzwolenie goryla Dwivedy. Dwivida był wielkim przyjacielem Baumasury, którego Kryszna zabił za porwanie 16 tysięcy królewien z różnych stron świata. Był ministrem króla Sugriwy, a jego brat, Mainda, był potężnym królem goryli. Kiedy Dwivida usłyszał, że Kryszna zabił Baumasurę, postanowił pomścić jego śmierć się tam w całym kraju. Podpalał wioski, miasta i ogrody. Był tak silny, że podnosił góry i rozbijał je na kamyczki. Niszczył świątynie! Porywał kobiety! Wystrojonymi dziewczątami, którzy tańczyli i śpiewali. Ten
pięknie wyglądacie w tych strojach. Balaram naśladuje tobie. Daj balaram, balaram jest piękny, balaram jest piękny. Balaram naśladuje różne zwierzęta i ptaki. Balaram jest piękny, balaram jest piękny. Matka Rusini przełapa na balaram. Balaram jest piękny, balaram jest piękny. Gorylowi swą maczugą, aż poważnie zranił go w głowę. Chrysnęła krew, Ciosy maczugi Balarama nie zrobiły nam najmniejszego wrażenia. Wyrwał z ziemi kolejny olbrzymi dom i odrzucił go ze wszystkich liści. Zaczął nim bić Balarama po głowie. Ale Balaram rozpadł drzewo na kawałki. W ten sposób toczyła się walka. Widać, zaczął wydzierać skały z górskich zboczy. Balaram deszczem ogromnych głazów. A Balaram spojrzał na stronę. Wreszcie zabrakło i brzeg. Głazów. Stanął przed swym przeciwnikiem, wymachując potem ścianą. Potem zaczął walić nimi w pierś pana Balaramy. Panu Balaramie nie wydało używać broni. Pięścią zaczął zadawać ciosy w obojczyk. Te uderzenia okazały się zgubne. Padł na ziemię bez życia. Od tego upadku zaburzały wzgórza i lasy. Po tym strasznym wydarzeniu Sithowie oraz wielcy mędrcy i święci z wyższych stron planetarnych obsypali pana Balarama deszczem kwiatów i donośnie sławili go. Jest święto pana Balarama. Wcześniej jakoś nie miałam
okazji, ale dzisiaj chciałabym bardzo podziękować tym dziewczynkom, którym udało się zakończyć pierwszy rok szkółki niedzielnej. I mam dla nich takie dyplomy i małe upominy. Brawa dla Jaśminki! Halilo! Brawa dla Nowy! Halilo! Brawa dla Siany! Halilo! I brawo dla Lili! Halilo! Brawo! Mała Rada Rani, która stoi po stronie właśnie matki Jasiody, natomiast po stronie Nandy Maharadza jest dwóch małych chłopców pasterzy, Magu Mangal i, żeby nie pomylić, Sudama chyba był tam jeszcze. To tacy najbliżsi przyjaciele Kryszny, najbliżsi jego... chłopcy, pasterzy, Madhu Mangal i Sudama, dobrze powiedziałam. To jest bardzo duża, bardzo piękna świątynia. I te bóstwa też są niezwykłe. Teraz tutaj mam zdjęcie Bogu mi tym zbiło. Jest nie widać. To jest zdjęcie z Kaliyagat, z Vrindavan, gdzie odbywała się ta znana rozrywka z wężem Kaliją. Teraz tam jest zrobiono taki, odnowione jest to miejsce, taka fontanna jest zrobiona, Kryszna stoi na wężu, na Kalii. I te żony Kalii. A też pani tu pozował. A ta pani to kto? A ta pani to... Chłopcy, ręczuszka, daj się. Mam Sidas, Arian. To jest to miejsce. I teraz Jamuna dochodziła do tego miejsca. Z czasem ona się cofnęła po prostu dalej. Teraz tam jest sam piach, a woda jest nie wiem skąd. I to jest to drzewo, z którego Kryszna skakał do wody. Mówię o tym, ponieważ właśnie w tej rozrywce pan Balaram nie brał udziału. I gdy pasterze dowiedzieli się, że Kryszna sam poszedł pasać cielątka, to już straszliwy, po prostu blady strach padł na nich, bo oni czuli, że coś się stanie, że poszedł bez Balarama. Na pewno będzie strasznie. I rzeczywiście okazało się, że ten Kryszna został porwany przez tego Kaliję w tych wodach Jamuny. Oni się tam kotłowali, ci Brajabasi, oni tam przybyli, a Balaram stał i się śmiał. I to może wyglądało właśnie dziwnie, ponieważ tutaj te kobiety lamentują, prawie tracą życie, a pan Balaram stoi i się cieszy. A on wiedział, dlatego tak zareagował, bo wiedział, że Krysznie nic się nie stanie. Wiedział, że to jest jego rozrywka i to wszystko po prostu. Ale ja może spróbuję... Od tamtego roku. To byłem w tym miejscu, czym było rozkopane. Dobrze. To teraz... Stało, że oni tutaj w trójkę zostali umieszczeni. Co ciekawe, pan Balaram, to zdjęcie jest obcięte i nie widać. On tutaj w tej ręce trzyma taką muszlę, a tu jest taki pojemniczek i to jest moździerz. I mówił nam Vinabandhu, że to jest takie urządzenie, to jest taki moździerz, którym pan Balaram właśnie uderza i oddziela nam te anartha z serca. Tak to zostało przedstawione przez artystę. To czarne tego pana Balarama. To są już ruiny, natomiast tutaj jest ta świątynia. One jest bardzo stare. Thank you.
Dostaw kuchni. To warto mi postać. Tak. Ostatni dzwonek.